wiedząc, że czy dzisiaj dużo osób choruje? Jeżeli tak, to czy to jest grypa, COVID? Jaka to infekcja? No, bardzo dużo osób choruje. Ja troszkę pracuję, jak Państwo widzicie, więc w zawodzie i jeszcze takiego sezonu infekcyjnego nie widziałem. Choruje bardzo dużo dzieci. Dzieci przeważają, co też jest, że chociażby z racji roczników, rzeczą zadziwiającą zupełnie. Dlatego, bo te proporcje się układały w proporcji 70 do 30 na rzecz osób dorosłych, a teraz mamy ponad 50% chorujących dzieci, często to jest 60, powyżej 60% dziennie. Jest bardzo dużo infekcji grypopodobnych, czyli chorób przeziębieniowych. To jest w tym sezonie, w tym momencie sezonu infekcyjnego bardzo dużo, bo to jest między 130 a 180 tysięcy zakażeń tygodniowo. To są ogromne liczby. Mamy COVID, pojedyncze przypadki, mamy grypę, pojedyncze przypadki, ale przeważa wirus RSV, przeważają stare koronawirusy, przeważa paragrypa, przeważa adenowirus, koksakiwirus. Tutaj RSV jest oczywiście najistotniejszym problemem, bo to jest wirus niezwykle niebezpieczny, wirus, który atakuje dolne drogi oddechowe w konsekwencji u dzieci i małych i u osób starszych, a głównie jednak u dzieci mniejszych. Zapalenie oskrzelików, to jest 50% rozpoznań szpitalnych, jeśli chodzi o RSV. I zapalenie płuc 25%, więc to są potężne już schorzenia. Zapalenie oskrzelików, niech nie zabrzmi tak łagodnie, to jest bardzo ciężka choroba, porównywalna, czasem nawet cięższa z płatowym zapaleniem płuca u małego dziecka. Bardzo dużo mamy takich pacjentów w POZ-cie, bardzo dużo testujemy. Tutaj przydają się te nowe narzędzia, strep test, CRP, szybkie testy, które możemy, te points of care, czyli takie testy przy pacjencie, które możemy wykonać. Testy covidowe oczywiście, bo COVID też jest i trochę ta liczba wzrasta COVID-u, to już się daje zauważyć w POZ-cie, więc ten okres przedświąteczny jest niezwykle intensywny, niezwykle intensywny. To jest czas na to, żeby ostatni już może dzwonek, żeby się zastanowić nad zwiększeniem swojej odporności przeciwko tym chorobom. A zapytam jeszcze o taką rzecz, dlaczego właściwie ten sezon jest taki wyjątkowy? Czy to dlatego, że jesteśmy pierwszy raz po tych 2 latach izolacji? Dokładnie tak jest. To jest epidemia wyrównawcza, związana z tym, że w momencie, kiedy nie izolowaliśmy się, chodziliśmy w maseczkach, baliśmy się COVID-u i słusznie zresztą, i słusznie. To są trochę jego konsekwencje, to znaczy konsekwencje COVID-u dalej, a zatem winny jest COVID, jak się okazuje, dalej. I winne są trochę konsekwencje tego wszystkiego, co nazwalibyśmy bardzo tutaj ostrym lockdownem. Ostry lockdown jest potrzebny, ale nie tak ostry, widać to na przykładzie Chin chociażby. Zero tolerancji dla COVID-u powoduje, że teraz będzie bardzo dużo COVID-u, bardzo dużo niebezpiecznych przypadków COVID-u przy małym stopniu zaszczepienia. I dokładnie można porównać tą sytuację w Chinach dzisiaj, przed świętami, polskimi świętami Bożego Narodzenia, a nie chińskim świętem Nowego Roku, do sytuacji, w której i my jesteśmy. Mała liczba zaszczepionych osób przeciwko COVID, relatywnie mała, w grupach szczególnie osób starszych, powoduje, że dla tych osób ta szczepionka jest szczególnie dedykowana przecież. No powoduje to, co powoduje, zachorowania. Mało dzieci zaszczepionych przeciwko grypie. Bardzo mało. W ogóle mało bardzo zaszczepionych populacyjnie osób przeciwko grypie. Zaszczepiło się 650 tysięcy osób przeciwko grypie, proszę Państwa. Dramatycznie mało, to jest niecałe 2%. Ja to zresztą niestety przewidywałem, to znaczy uważałem, że tak będzie, że mamy tak serdecznie dosyć już szczepień, COVID-u, infekcji, że sobie kompletnie odpuściliśmy. I sobie dokładnie taki scenariusz niestety jest. Ze smutkiem to stwierdzam, że miałem rację. Z pewną satysfakcją, tylko niewielką, może tak bym powiedział, dlatego, bo mamy, to jest psychologicznie uzasadnione, to jest element wyparcia, ale równocześnie medycznie jest kompletnie nieuzasadnione. My powinniśmy się tym bardziej szczepić, bo wiadomo było, że przyjdzie epidemia wyrównawcza i to chorób nie covidowych, ale covidu też.
Więc jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji jak Chińczycy. Oni trzymają się mocno na razie, ale będą potężne problemy. I w Polsce jest dokładnie tak samo. Wszystko, co najgorsze, jeszcze przed nami. To jest ostatni czas, żeby się zaszczepić przeciwko grypie. Właśnie, przeciwko czemu? I czy to nie jest za późno? Przeciwko jakim chorobom teraz się powinniśmy zaszczepić? Że nie, jest za... nie jest za późno, tak naprawdę. Powinniśmy się szczepić przeciwko grypie, powinniśmy się szczepić przeciwko pneumokokom, powinniśmy uzupełnić kalendarz szczepień obowiązkowych dla dzieci, powinniśmy zwiększać swoją odporność poprzez to, żebyśmy właściwie leczyli swoje choroby przewlekłe. Właściwie leczyli choroby przewlekłe, to jest budowanie odporności. Zrobili pewne badania, które nas dotyczą, bo mamy cukrzycę, bo mamy nadciśnienie, bo mamy hipercholesterolemię, bo mamy niewydolność nerek. To są te elementy, które powinniśmy zrobić, bo to jest też budowanie odporności. Oczywiście właściwa dieta, dużo ruchu, no jak najwięcej na świeżym powietrzu, jak najwięcej na świeżym powietrzu. Nawet takim, kiedy jest smog, jak dzisiaj w Warszawie. Tak, nawet jak jest mokro w Warszawie, no uważajmy tylko, żebyśmy sobie się nie połamali, bo wtedy będziemy mieli inne problemy, raczej ortopedyczne i tak spędzimy święta, ale to jest, trzeba to robić, po prostu trzeba to robić na co dzień, to nie ma innej możliwości, w ten sposób się hartujemy, zwiększać trochę sportu, trochę ruchu, właściwa dieta, starać się jednak sporo spać, zamiast tych 2 godzin telewizora czy internetu w nocy, to może lepiej się przespać. To są proste rzeczy, ale to są rzeczy, które są najważniejsze i nic nas przed tym nie usprawiedliwia, jeżeli tego nie robimy. Szczepienia, do których wrócę, jak najbardziej. Szczepienie przeciwko grypie zawsze należy robić. Szczepionka, rozmawialiśmy dzisiaj o tym tak, że szczepienie, liczba przeciwciał się trochę zmniejsza z miesiąca na miesiąc, a zatem szczepienie teraz ma sens, bo grypa, taka grypa, a nie grypa, paragrypa, to jest jeszcze przed nami, będzie na początku lutego, może pod koniec stycznia. Ten sezon, patrząc na Australię, był bardzo intensywny, był krótki, ale za to taki mocny, a zatem musimy się bać, mamy 2 nowe podtypy wirusa grypy, 1H3N2, o ładnej nazwie Austria, a drugi o pięknej nazwie B, Darwin, a drugi o ładnej nazwie Austria, wirus typu B. To są 2 nowe, które znajdują się w szczepionce. Szczepionka jest 4-walentna, czyli przeciwko 4, jak gdyby patogenom grypy się szczepimy. No to trzeba robić. My nie mamy takiej kultury zdrowotnej. Nie potrafimy sobie w siebie wytworzyć tego. Powinniśmy to zrobić, odsuwając zupełnie to wszystko, co mówią ci ludzie, którzy źle nam życzą. A osobie, która jeszcze nie zaszczepiła się w tym sezonie, co by pan polecił jako pierwsze? Grypę, COVID, pneumokok, jeżeli to osoba starsza? Można zrobić tak, że COVID z grypą połączyć, a później zaszczepić się przeciwko pneumokokom. I tak bym rekomendował. Szczepienie przeciwko grypie można wykonać razem ze szczepieniem przeciwko COVID. Nie ma się czego, proszę państwa, bać. Jestem tego najlepszym zresztą przykładem. Tutaj pamiętajmy o tym, że szczepimy dzieci na 6-7 chorób jednorazowo i cóż, nic się nie dzieje. Więc tak samo będzie w przypadku osób, które się zaszczepią przeciwko grypie. Jeżeli ktoś się boi, to zróbmy jakiś odstęp 2-tygodniowy. No, chociaż mówię, nie ma tu uzasadnienia medycznego i wszyscy o tym mówią, mądrzejsi ode mnie. Natomiast grypa, COVID trzeba uzupełniać te szczepienia. Trzeba szczepić dzieci. Nie ma w ogóle zainteresowania, jest zero. W punktach szczepień jest zero, proszę państwa. Wyparliśmy, już nasz, ochrona zdrowia to już jest temat, który przerobiliśmy i teraz na 20 lat nas nie będzie to interesowało. No nic bardziej błędnego. Życie płynie dalej, wirusy sobie świetnie się tutaj asymilują do nas, będziemy mieli jeszcze bardzo dużo niespodzianek. Popatrzmy teraz na to, co się dzieje w Chinach, na te symulacje, które mówią o milionie zgonów w Chinach na przykład, bo są słabo zaszczepieni, bo była bardzo restrykcyjna, za restrykcyjna polityka zdrowotna wobec Chin. Powinniśmy się uczyć. To ja bym powiedział tak, człowiek nigdy nie przegrywa, proszę państwa. Albo wygrywa, jak mówił Nelson Mandela, albo się uczy. Więc chociaż uczmy się. Jeżeli nie możemy wygrać, to się uczmy.
2% zaszczepionych przeciwko grypie to bardzo niewiele jak na ten czas. Jak przekonałby pan osobę, która boi się po prostu takiego szczepienia? No, zawsze padają argumenty medyczne, jednak merytoryczne, ale powiedziałbym dla każdego coś innego. Jednemu wystarczy rozmowa. To myślę, że kluczem jest rozmowa. Kluczem jest zawsze dialog. Ja tak uważam i zawsze tutaj to jest podstawa tego wszystkiego. Takie bezpośrednie spotkanie z lekarzem, gdzie można wymienić się argumentami, gdzie ten pacjent poczuje, nie tylko usłyszy w słuchawce teleporady, ale poczuje, że ja go chcę przekonać dla jego dobra, że robię to samo, tak jak szczepię swoje dzieci czy swoją rodzinę. Wtedy ta atmosfera tego spotkania potrafi nas zjednać, a zatem rozmowa merytoryczna o korzyściach, o tym, że grypę możesz po tym mieć, jak się zaszczepisz nawet, ale będziesz miał ją łagodną, nie będziesz miał powikłań, nie będziesz miał kardiologicznych, pulmonologicznych, neurologicznych powikłań. To jest jedna rozmowa. Dla niektórych potrzebne są emocje, czasem nawet mocne emocje. Powiedzenie osobie, że umierał na moich rękach pacjent, który miał 35 lat i niewydolność serca z powodu zapalenia mięśnia sercowego, może być dla niektórych argumentem, bo tak było. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że lekarz rodzinny, znając to swoje środowisko pacjentów, pracując dosyć długo w tym środowisku, jest w stanie, znając życie, krótko mówiąc, jest w stanie dla każdego znaleźć do każdego jakąś furtkę, jakiś klucz. Jedna tylko uwaga. My do około 40%, 30 kilku, 40% osób w ogóle nie docieramy. Nawet my, lekarze rodzinni. Potrzebne są szeroko zakrojone pomysły takie społeczne, społeczno-zdrowotne na rzecz pewnych procedur. Na rzecz procedury IKP, o której dzisiaj mówiliśmy, zdrowia, ale także na takich konkretnych procedur medycznych, jak chociażby szczepienie. To powinno być wpisane w obowiązki strażaka, koła gospodyń wiejskich, księdza proboszcza, opieki społecznej. Wtedy dotrzemy, też nie do 100%, ale z tych 30 kilku, 40% już połowa zostanie wyedukowana. Otóż do lekarza rodzinnego się ludzie zapisują, ale się nie leczą, nie przychodzą. I dlatego my nie mamy z nimi kontaktu. My nie jesteśmy w stanie ich przekonać. My często mówimy do tych, którzy zawsze do nas przychodzili, którzy są przekonani. A zatem mówić tak, ale mówić też kierując te słowa w sposób określony, celowany, edukacyjny, emocjonalny też, ale także kierować je w stronę tych, czy znaleźć klucz do tych, do których jeszcze nie dotarliśmy, bo nie dotarliśmy do bardzo wielu.